15 lat temu narodziłam się z Bożego Ducha i poznałam Jezusa. Uwierzyłam. Po prostu uwierzyłam w dzieło, którego dokonał na krzyżu Golgoty, że Pan umarł za mnie, wyzwolił mnie, dał mi zbawienie, żyje we mnie dziś. Dlatego, że Najwyższego uczyniłam moją ostoją i tarczą moją i fundamentem. I na nim buduję moją wiarę od 15 lat. Wierzę i ufam, bo wierzę w słowa, które powiedział, że choćby wokół mnie padło 1000, mnie to nie dotknie, bo On mnie wyrwie z ręki ptasznika, wyzwoli moje nogi i nigdy mi nic się nie stanie. Kiedy kilka dni temu byłam sama w domu, nie było moich domowników, zamknęłam mieszkanie, bo kiedy jestem sama, to zamykam je na klucz, ale nie dlatego, że się boję, po prostu zamknęłam je, bo byłam sama. I przyszedł do mnie diabeł. Ale mój duch nie śpi. Jezus Chrystus żyje we mnie. Ja obudziłam się krzycząc: Jezus, 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 diable, zamykaj, zabieraj pazury od mojego ciała. Nie masz do mnie prawa, nie masz do mnie mocy, bo jesteś pod moimi stopami. Ten krzyk mnie obudził. Słuchajcie, ja wierzę w to, że na imię Jezus ugnie się każde kolano. Ja dziś wierzę, bo chodzę w Bożej miłości, w prawdzie. Wzrastam z Nim każdego dnia i każdego dnia, choćbym w nocy obudziła się, to pierwsze moje wrażenie i moje pierwsze odczucie to jest: Jezus, uwielbiam Ciebie, odwracam się. I wtedy, kiedy czułam za swoimi plecami ciężar, który był, ale ja nie bałam się, po prostu mówię: nie, diable, musisz odejść. Odwróciłam się, nie było nic, była cisza i spokój. Podziękowałam Bogu, który jest we mnie, podziękowałam Duchowi Świętemu, odwróciłam się, zasnęłam i spałam spokojnie. I wiem, że to jest pewne, że kiedy chodzisz w Chrystusie, kiedy chodzisz w prawdzie i w Bożej miłości i wierzysz w to, że On w tobie jest i nigdy, nigdy nie usypia, tylko zawsze cię strzeże, On zawsze jest i zawsze stanie w Twojej obronie, bo On po prostu jest w Tobie, jest Twoją siłą i mocą. Ja w to wierzę i wzrastam w wierze, bo wiem, że tylko na imię Jezus, tylko na naszą modlitwę i pokorę przed Nim możemy cokolwiek zdziałać, bo człowiek człowieka nie zmieni, ale wiara w moc Ducha Świętego, który jest w nas, zmienia wszystko. I Ojciec, który jest w niebie, słyszy, wysłuchuje nas. I każdego dnia dziękuję Mu za to, kiedy modlę się, że On ma dla mnie czas, że mnie wysłuchuje. I dziękuję Mu za to. Dziękuję Ci, Jezu, za tą łaskę i za Twoją przychylność. Dziękuję, że żyjesz we mnie. Tobie Najwyższy chwała. Halleluja. Amen. Siadajcie.